konwersja. Słowo konwersja kojarzy się automatycznie z popularną marką trampek, ale nie o trampki tutaj chodzi. Czym jest konwersja? To jest łacińskie słowo conversio, które oznacza zmianę i chodzi w tym kontekście o zmianę wyznania. Czyli jeśli urodziłem się na przykład katolikiem, ale poznałem w trakcie mojego życia jakieś inne wyznanie chrześcijańskie i postanowiłem stać się członkiem jakiegoś innego kościoła, to właśnie ten proces i jego podsumowanie nazywa się konwersją. Czyli jeśli chcemy wyznanie, to konwertujemy, stajemy się konwertytami. Pojawia się w świetle tego, co powiedziałem, pytanie, w jaki sposób można konwertować, zmienić wyznanie na ewangelicko-augsburskie. Dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy wiele wiadomości dostępnych jest na wyciągnięcie ręki albo wręcz na kliknięcie myszką. Osoby, z którymi się spotykam, które deklarują chęć wstąpienia do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, bardzo często już wiele czytały, właśnie w internecie. Jednak jakość i miarodajność internetowych informacji bywa różnorodna. Dlatego staram się zaopatrywać zawsze moich rozmówców w odpowiednią lekturę. Katechizm dla dorosłych, różne książki, które o luteranizmie opowiadają. I po takiej lekturze, a także po rocznym przygotowaniu, jest zawsze taki roczny kurs, przynajmniej w mojej parafii, ale także w innych parafiach z tego, co wiem, po takim rocznym kursie właściwie wielu różnych rozmów, wielu różnych pytań, wielu różnych wypowiadania, wielu różnych wątpliwości. Te osoby albo się decydują na faktyczną zmianę wyznania, która jest zakończona uroczystością w Kościele z aktem wstąpienia do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Są takie osoby, które w trakcie dochodzą do wniosku, że jednak to nie jest nic dla nich, że się pomylili i wycofują się z wcześniejszego postanowienia dokonania konwersji, a są takie osoby, które po tym rocznym przygotowaniu stwierdzają, to jest dla mnie troszeczkę za mało, ja potrzebuję jeszcze troszeczkę więcej czasu i ten czas oczywiście otrzymują. Jedni faktycznie w Kościele zostają, inni stwierdzają, że to jednak nie jest dla nich. Konwersja zatem jest w tym kontekście zmianą wyznania i właściwie w każdej parafii ewangelicko-augsburskiej można się zapytać, jak to wygląda. Tak jak powiedziałem, zazwyczaj roczne przygotowanie, sporo lektury, ale później bycie ewangelikiem też może być całkiem ciekawe.